Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić w tym momencie Grzegorza Sowę, człowieka, który wypowiedział umowę ZUS-owi i jako jeden z niewielu przedsiębiorców próbuje walczyć z tym opresyjnym państwem czynnym. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałem tutaj może nie mówić o ZUS-ie, ale o naszym państwie. Nasz rząd, mało zresztą kochany, wymyślił sobie, że nas okradnie. Chce nam zabrać pieniądze, które żeśmy zgromadzili w OFE. I wcale nie znaczy, że to OFE musimy kochać, ale wara od naszych pieniędzy. Nie może być tak, że państwo polskie, nasz rząd, wybrany przez nas, będzie nas okradał. Chcemy się sprzeciwić temu. Nie możemy dopuścić do tego, żeby te pieniądze zostały zawłaszczone przez władzę. Chcemy też, jako Kongres Nowej Prawicy, doprowadzić do sytuacji takiej, żeby rząd uchwalił ustawę, która nam te pieniądze odda. Odda nam w sensie dosłownym, czyli że my będziemy ich dysponentami, będziemy mogli sobie je wypłacić, wpłacić i zrobić wszystko, co my chcemy, bo to są nasze pieniądze.